Cześć, początek tygodnia, więc mam 5 minut, żeby powiedzieć coś, mam nadzieję, że zachęcającego. Dzisiaj chcę powiedzieć o największym wyzwaniu, jakie czeka na nas w chrześcijaństwie, czyli coś, co jest też największą trudnością, więc to nie będzie łatwy odcinek, ale kiedy uświadomimy sobie, że pewien trud związany z naśladowaniem Jezusa jest wpisany w istotę tego, czym jest chrześcijaństwo, to mam nadzieję, że wtedy ten ciężar wyda nam się odrobinę lżejszy. Więc po czołówce opowiem o największym wyzwaniu, jakie niesie chrześcijaństwo! Wiecie co, werset, który doskonale znamy, który myślę, że już raz czy drugi pojawił się w jakichś rozważaniach tutaj na tym kanale. Natomiast dzisiaj spojrzałem na niego w zupełnie nowy sposób. Chodzi o ten moment, w którym Jezus zwrócił się do uczniów i powiedział, co to znaczy naśladować. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. I już od razu przechodzę do, do sedna. Myślę, że jest rzecz dużo trudniejsza niż śmierć dla Jezusa. Wydaje nam się czasami, że męczeństwo jest największym wyzwaniem, ale jest coś. Trudniejsze niż oddanie życia za Jezusa, jest coś trudniejsze niż męczeństwo. Trudniejsze od śmierci z powodu wiary jest codzienne umieranie z powodu wiary. Więc trudniejsze od jednorazowej śmierci jest codzienne umieranie. I o tym mówi ten fragment. I wydaje mi się, że chrześcijaństwo właśnie dlatego czasami jest takie trudne. Dlatego, że ono nas wzywa do tego, żeby nie umrzeć raz, ale żeby umierać codziennie. I Jezus mówi, jeżeli ktoś chce mnie naśladować w tym fragmencie w dziewiątym rozdziale Ewangelii Łukasza, niech bierze na siebie swój krzyż codziennie i niech mnie naśladuje. I kiedy to przeczytałem, pomyślałem sobie, naprawdę w porównaniu z tym, gdyby potraktować ten werset serio, to łatwiej jest umrzeć raz niż umierać codziennie. Łatwiej jest po prostu raz. Położyć życie za Chrystusa, niż codziennie się siebie zapierać i codziennie składać taką ofiarę. To nie oznacza fizycznej śmierci, która nas raz na zawsze usuwa z tego świata, ale to oznacza umieranie dla siebie samego więc, znowu, najtrudniejszy rodzaj umierania codziennie. Więc łatwiej niż codziennie umierać jest umrzeć raz, a dobrze tak mi się wydaje. I z tej perspektywy jeszcze tylko spojrzę na czas, czy mam czas. Z tej perspektywy chrześcijaństwo rzeczywiście i naśladowanie Jezusa jest niesłychanie trudne. My lubimy radykalizm, radykalizm nas pociąga, ale radykalizm jest atrakcyjny raz na jakiś czas. Więc nawet kiedy się nawracamy i powierzamy swoje życie Bogu, wtedy rzeczywiście żyjemy radykalnie i to jest to, co w chrześcijaństwie nas najbardziej pociąga, ekscytuje, cieszy, ale to zaczyna być bardzo trudne kiedy radykalnie okazuje się, że mamy naśladować Jezusa codziennie. Więc to nawet jest wpisane nie wiem, w ludzką naturę, że nie da się codziennie tak naprawdę umierać, nie da się codziennie być radykalnym naśladowcą, więc następuje taki proces w naszym chrześcijańskim życiu, którym zaczynamy być rozczarowani albo zaczynamy być rozczarowani samym sobą, że po takiej fazie radykalnego naśladowania Jezusa gdzieś wracamy do życia bo nie sposób jest umierać codziennie. Więc zaczynamy żyć życiem, którym, dla którego mieliśmy umrzeć, no bo codziennie nie da się umierać. Pomyśl o tym, gdybyś miał w perspektywie umrzeć jutro albo pojutrze, albo do wyboru umierać, ale rzeczywiście, żeby to zaparcie się siebie kosztowało nas tyle co śmierć, żeby to zaparcie się siebie było tak skrajne i radykalne, jakbyśmy umierali naprawdę. To, co byś wolał umrzeć raz a dobrze przy przez następne 40 lat codziennie w ten sposób umierać, codziennie w ten sposób się siebie zapierać i codziennie płacić cenę z naśladowania, która byłaby niemal jak śmierć. Wiecie, kiedy jesteśmy w życiu umordowani, utrudzeni i zmęczeni, to nawet pojawia się taka myśl, śmierć byłaby ratunkiem. A Jezus zaprasza do naśladowania, w którym codziennie naszym doświadczeniem ma być właśnie tego rodzaju samozaparcie, tego rodzaju gotowość na podjęcie wyzwań. I Jezus mówi: Niech weźmie swój krzyż codziennie. Więc wiecie, ten pobożny tekst, który często cytujemy: Kto chce mnie naśladować, niech bierze swój krzyż na siebie codziennie i niech mnie naśladuje. Kiedy. Zastanawiamy się, co on oznacza, to nagle może okazać się, że najtrudniejsze tu wcale nie jest słowo weźmie swój krzyż, a najtrudniejsze jest słowo codziennie. Jesteśmy w stanie wziąć ten krzyż jednorazowo, ale brać go codziennie to jest rzeczywiście i wielkie wyzwanie, i, większy, i największy heroizm. Więc myślę, że z tej perspektywy największym wyzwaniem chrześcijaństwa jest właśnie wezwanie do tego, żeby umierać codziennie, nie żeby umrzeć raz. A dobrze, ale żeby umierać codziennie. To rzeczywiście jest trudne, ale do tego wzywa nas Pan Jezus, żeby brać na siebie swój krzyż codziennie. I to słowo codziennie pokazuje, że jesteśmy w drodze, która naprawdę jest trudna, bo codziennie umierać nikt nie chce. Trudny to jest odcinek. Chciałbym Wam powiedzieć miłego dnia, ale w ciągu tego dnia czeka na nas codzienne umieranie, więc to wcale nie musi być miły dzień. Ale przynajmniej kiedy jest Ci trudno i kiedy widzisz, że Twoje duchowe życie jest to pewien rodzaj walki, zmagania, umierania właśnie codziennie, zapierania się siebie codziennie, to może będzie Ci lżej, kiedy będziesz miał tylko taką świadomość, no właśnie do tego wezwał nas Pan Jezus, żeby, żeby codziennie żyć w taki sposób, jakbyśmy codziennie umierali. To nie jest łatwe, to nie jest, trudne, to nie jest miłe, ale to jest owocne. To przynosi w nas Boże życie i to czyni różnicę. To sprawia, że rzeczywiście nasze chrześcijaństwo jest rzeczywistością, której doświadczamy. Dyskretnie tutaj wygasiłem budzik raz i drugi, bo czułem, że zgubię puentę, jak zacznie on tutaj dźwięczeć, więc przepraszam, że lekko przedłużyłem ten pięciominutowy odcinek, ale trudność tego, co mówi ten werset, mam nadzieję, że jest wystarczającym usprawiedliwieniem.